27 rozdział Ewangelii Mateusza od 45 wiersza. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: zaiste ten był Synem Bożym. Wir haben in unserem Lied davon gesungen, dass der Herr Jesus die wahre Lebensquelle ist. W naszej pieśni śpiewaliśmy, że Pan Jezus jest prawdziwym źródłem życia. Und jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat als seinen persönlichen Heiland, darf das wissen. I każdy, kto przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, może to wiedzieć i jest tego pewny. Aber um die wahre Lebensquelle zu werden, musste der Herr Jesus in den Tod gehen. Ale by się stać tym źródłem życia, Pan Jezus musiał wejść w śmierć. Um uns, die wir tot waren, lebendig zu machen. Aby nas, którzy byliśmy umarli, ożywić. Das Kreuz, ihr Lieben, ist der zentrale Punkt in allen Gedanken Gottes. Krzyż, drodzy bracia i siostry, jest punktem centralnym wszystkich myśli Bożych. Es gibt ein davor, jest czas przed, und es gibt ein danach. I jest czas po krzyżu. Aber wenn wir in der Herrlichkeit sind, bei dem Herrn Jesus, dann werden wir immer beim Kreuz stehen. Ale gdy będziemy w tej wspaniałości u Pana, to będziemy zawsze stali pod krzyżem. Weil in den Augen Gottes das Kreuz und was dort geschah, was der Herr Jesus, der Sohn Gottes, dort am Kreuz getan hat, weil das das Zentrum ist. Ponieważ dla Boga to, co stało się na krzyżu, co Pan Jezus, Syn Boży, czego dokonał na krzyżu, to jest dla Boga centrum, punkt centralny. Und wir werden eine Ewigkeit damit zubringen, den Herrn Jesus anzuschauen. I będziemy spędzali wieczność patrząc na Pana Jezusa. Ihn anzubeten. Będziemy go uwielbiać. Wir werden eine Ewigkeit den Herrn Jesus sehen. Całą wieczność będziemy widzieli Pana Jezusa. Wir sehen ihn jetzt noch nicht. Teraz jeszcze go nie widzimy. Aber dann sehen wir ihn. Ale wtedy zobaczymy go. Gott werden wir nie sehen. Boga nigdy nie zobaczymy. Gott ist unsichtbar, er ist ein Geist. Bóg jest niewidzialny, Bóg jest duchem. Aber den Jesus werden wir sehen, weil er Mensch ist und er bleibt Mensch. Ale Pana Jezusa będziemy widzieć, ponieważ jest człowiekiem i pozostanie człowiekiem. Wenn er an ihn denkt, an den Jesus. An ihn, wenn wir an ihn denken. Gdy my o nim myślimy, o Panu Jezusie, was sehen wir dann? Co widzimy? Dann sehen wir seine Augen. Widzimy jego oczy, so wie er Petrus angeschaut hat vielleicht. Może tak jak właśnie on spoglądał na Piotra. Augen voller Liebe. Oczy pełne miłości. Aber was wir dann auch sehen werden, das sind seine Hände. Ale co będziemy też widzieli, to będą jego ręce. Die Hände, die durchbohrt wurden. Ręce, które zostały przebite. Die werden wir ewig anschauen. Będziemy po całą wieczność je oglądać. Und das wird uns nie langweilig. I nie znudzi nam się to. Weil wir wissen, diese Hände wurden durchbohrt für mich. Bo wiemy, że te ręce zostały przebite dla mnie. Deswegen ist das Kreuz so wichtig. Dlatego ten krzyż jest tak ważny. Und deswegen ist das Kreuz auch heute für uns so wichtig, dass wir immer wieder an das Kreuz gehen und dort den Jesus sehen. I dlatego dla nas dzisiaj jest tak to ważne, abyśmy przychodzili pod krzyż i patrzyli na Pana Jezusa. Je mehr wir das tun, desto mehr werden wir auch bewahrt bleiben vor der Sünde in unserem Leben. Im częściej, im więcej tego będziemy czynili, tym bardziej będziemy zachowywani przed grzechem. Desto mehr wird uns das die richtige Priorität setzen in unserem Leben. Tym bardziej będziemy mieli te właściwsze priorytety w naszym życiu.
Je mehr wir unter das Kreuz gehen, und ich meine in unseren Herzen, in unseren Gedanken, im częściej idziemy pod krzyż, mam na myśli w naszym sercu i w naszych myślach, desto wichtiger, desto wertvoller wird uns die Person des Herrn Jesus. Tym bardziej cenna jest dla nas osoba Pana Jezusa. Und desto deutlicher wird auch, wer wir sind. Tym bardziej sobie uzmysławiamy, kim jesteśmy. Auch dass unser Fleisch unverbesserlich ist. Również i to, że nasze ciała są nienaprawialne, nie da się ich polepszyć. Dass der Herr Jesus nämlich dort am Kreuz auch für das Fleisch, für unser Fleisch gestorben ist. Również i że na krzyżu tam Pan Jezus zmarł za nasze ciało. Und dass wir deswegen aus dem Fleisch nicht leben können, sondern nur im Geist. Dlatego z ciała żyć nie możemy. Możemy żyć tylko z ducha. Wir haben ein paar Verse gelesen aus Matthäus 27 über das Kreuz. Mogliśmy przeczytać kilka wierszy z Mateusza 27 o krzyżu. Ich möchte gerne versuchen, noch einmal ein paar Gedanken zu diesem Kreuz zu sagen. I chciałbym jeszcze kilka myśli o tym krzyżu powiedzieć. Weil es sehr wichtig ist, dass wir mit den Gedanken Gottes das verstehen, was dort geschah. Bo to jest bardzo ważne, byśmy właśnie Bożymi myślami rozumieli to, co się tam stało. So richtig ganz verstehen können wir das zwar nicht. Co prawda, tak właściwie w 100% nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir bei dem bleiben, was die Bibel sagt. I dlatego tym ważniejsze, tym bardziej ważne jest, abyśmy trwali przy tym, co mówi Biblia. Und dass wir nicht darüber hinausgehen. I abyśmy nie wychodzili ponad to, co mówi Biblia. Auch am Kreuz gibt es ein davor und danach. Również na krzyżu jest ten moment przed i po. Es gibt eine Zeit, wo der Herr Jesus vor dem Kreuz verspottet, verhöhnt, geschlagen wurde von den Menschen. Jest ten czas przed krzyżem, gdy Pan Jezus był ubity, wydrwiony, zniesławiony. Das lesen wir in den ganzen Versen und Kapiteln davor. To możemy czytać w tych wierszach poprzedzających nasze wiersze. Es gibt dann eine Zeit, wo der Herr Jesus am Kreuz hing und wo er auch von uns Menschen verspottet und geschlagen wurde. Jest ten czas też, gdy Pan Jezus już wisi na krzyżu i też jest wyśmiewany przez nas ludzi. In dieser Zeit hat der Jesus gelitten um der Gerechtigkeit willen. W tym czasie Pan Jezus cierpiał z powodu, ze względu na sprawiedliwość. Das heißt, dass offenbar wurde, wie böse wir Menschen sind. To oznacza, że objawiło się, jak źli my byliśmy. In dieser Zeit hat der Mensch, der Hochgestellte, der Gebildete, der Religiöse, der Weltliche. W tym czasie ten człowiek, ten wykształcony, ten na stanowisku, ten religijny człowiek. Alles getan, um dem Herrn Jesus Leiden zuzufügen. Uczynił wszystko, by Panu dołożyć cierpień. Das Schlimme ist, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. A najgorsze jest to, że to właśnie człowiek jest, można powiedzieć, koroną stworzenia. Und dass der Mensch seine Intelligenz von Gott gegeben missbraucht hat, um sich ganz schlimme Qualen auszudenken. I że człowiek swoją inteligencję, którą otrzymał od Boga, użył w niewłaściwy sposób po to, by wymyślić najgorsze cierpienia, męczarnie. Und nicht nur körperliche Qualen. I to nie tylko cielesne męczarnie. Es muss furchtbar sein, am Kreuz zu hängen. To musiało być coś okropnego, wisieć na krzyżu. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, welche Schmerzen das bedeuten müssen. Nie wiem, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie bóle to musiało przynosić albo powodować. Das ist ein Leiden, das sich über Tage hinzieht. To jest cierpienie, które trwa, ciągnie się. Es sind nicht nur die Nägel, die durch dies Hände und durch die Füße gehen. To nie tylko ta rana z tych gwoździ, które przebijają ręce i nogi, sondern das ist ein stundenlanges Ersticken. Ale to jest duszenie, wielogodzinne, godzinne duszenie się. Furchtbar. Okropne. Aber der Mensch hat nicht nur das getan, er hat dem Herrn Jesus auch durch Spott Schmerzen in seiner Seele zugefügt. Ale nie tylko to. Człowiek przez swoje naśmiewanie się przysporzył Panu tych cierpień na duszy. Der Bericht in den allen vier Evangelien, der ist sehr, sehr nüchtern. Te opisy we wszystkich czterech Ewangeliach są bardzo takie jasne czy proste. Erst wenn wir die Psalmen dazu nehmen, dann hören wir etwas von den Empfindungen
des Herrn Jesus. Dopiero gdy spojrzymy w psalmy, to wtedy będziemy mogli co nieco zobaczyć, odczuć Pana Jezusa. Sie stehen und gaffen mich an. Patrzą i drwią ze mnie. Sie haben mich ausgezogen, ihren Blicken preisgegeben. Jakby rozebrali mnie, wystawili na pokaz innym. Welch eine Schande. Jakaż hańba. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Sie haben auch gespottet. Drwili. Wenn du Gottes Sohn bist. Jeśli jesteś Synem Bożym. Steige vom Kreuz herab und wir wollen an dich glauben. Stąp z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Ein beißender Spott. Taki najbardziej dotkliwy, dotkliwa drwina. Und wenn man die Evangelien liest, dann sieht man, dass alle Menschenklassen eingeschlossen sind. I gdy czytamy Ewangelię, to możemy zobaczyć, że cały przekrój społeczeństwa tutaj jest. Wenn eine Gruppe von Menschen nicht genannt wäre, dann ist sie zusammengefasst in dem einen Wort, die Vorübergehenden. I nawet jeśli jakaś grupa ludzi nie została tam wymieniona, to czytamy ci, którzy przechodzili mimo. Ich meine, im Lukas-Evangelium lesen wir, dass sie kamen, um sich dieses Schauspiel anzuschauen. Ja, Lukas 23, Vers 48. Łukasza 23, 48. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko. Ein Schauspiel. Widowisko. Das war interessant. To było coś ciekawego. Da kamen alle dazu, um sich das anzuschauen. Wszyscy przyszli, aby sobie to obejrzeć. Aber Geschwister, diese Leiden haben nur eins gezeigt. Ale bracia i siostry, te cierpienia pokazały tylko jedną rzecz. Dass wir Menschen böse sind. Że my, ludzie, jesteśmy źli. Und da kann sich keiner ausnehmen. I żaden z nas nie może tutaj powiedzieć, ja nie. Und es sollte uns allen klar sein, wenn wir dort dabei gewesen wären. I powinniśmy sobie to uzmysłowić, że gdybyśmy byli tam wtedy, wir hätten mitgemacht. To razem z nimi byśmy to samo czynili. Wir hätten auch gerufen, hinweg mit dem, wir wollen ihn nicht. Też byśmy wołali, precz z nim, nie chcemy go. Keiner ist besser. Nikt z nas nie jest lepszy. Und doch all diese Leiden vorher, wenn sie dann zu Ende gewesen wären, wenn der Jesus dann gesagt hätte, jetzt ist Schluss. I gdyby te wszystkie cierpienia w tym momencie się skończyły, gdyby teraz Pan Jezus powiedział dość, was wäre dann gewesen? Co stałoby się? Dann wäre nicht eine Sünde gesünd worden. To w tym momencie żaden grzech nie zostałby zmazany. Der Jesus hätte jederzeit die Macht gehabt, ein Wort zu sprechen und sie wären alle zu Boden gefallen. Pan Jezus o każdej porze, w każdej chwili miał moc, by powiedzieć jedno słowo i wszyscy padliby natychmiast na ziemię. Das ist völlig eindeutig. To jest dla nas jasne. Als sie kamen in dem Garten Gethsemane, um ihn zu fangen, gdy przyszli, by go pojmać w ogrodzie Getsemane, da fragte sie, wen sucht ihr? Pan ich pyta, kogo szukacie? Dann sagen sie, Jesus, dann sagt er, ich bin's. I mówią Jezusa Nazareńskiego, Pan mówi, jam jest. Allein dieser Ausspruch, ich bin's, da fielen sie schon zu Boden. Pan tylko powiedział, jam jest i natychmiast padli. Da hat der Jesus überhaupt kein Wort des Gerichts gesprochen. Przecież Pan nie wypowiedział żadnego słowa sądu. Da hat nur gesagt, ich bin's. Powiedział tylko, ja jestem. Da fallen sie schon zu Boden. I już padli. Und später am Kreuz hätte er das nochmal sagen können. I będąc na krzyżu, też mógł to powiedzieć. Hat er gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und sie mussten alle einer nach dem anderen gehen. Pan wcześniej powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem i jeden po drugim wszyscy odchodzili. Aber jetzt sagt er nichts. Ale teraz Pan nic nie mówi. Er schweigt. Milczy. Gott sei Dank. Bogu niech będą dzięki. Es wäre nur ein Wort des Gerichtes gewesen und die ganze Sache wäre zu Ende. Bo jedno słowo sądu by Pan wypowiedział i natychmiast wszystko by się skończyło. Aber jetzt kommt eine Zeit und die ist völlig anders. I teraz nadchodzi czas. Jetzt kommen drei Stunden am Kreuz, die sind völlig anderer Art. I teraz przychodzą trzy godziny na krzyżu, które są całkowicie inne. Da gibt es Finsternis. Teraz jest ciemność. Da legt Gott Dunkelheit auf die Erde und niemand kann mehr zuschauen. Bóg przykrył ziemię ciemnością i nikt nie mógł na to patrzeć. Kein Mensch kann hineinschauen, was in diesen drei Stunden geschah. Żaden człowiek nie może wejrzeć, nie może spojrzeć w to, co się wtedy tam wydarzyło. Und es wird uns nichts berichtet über diese drei Stunden.
I nic nie mamy opisane o tych trzech godzinach ciemności. Wir können etwas in das Alte Testament schauen, in die Psalmen. Możemy spojrzeć w Psalmy. Und dann empfinden wir etwas von dem, was dort geschah. I odczuwamy co nieco, co się tam działo. Und es werden uns die Ergebnisse nach diesen drei Stunden berichtet. Są pokazane nam rezultaty po tych trzech godzinach ciemności. Aber was dort geschah zwischen dem Menschen Jesus Christus und dem Heiligen Gott? Darüber schweigt die Bibel. Ale co się działo w tych trzech godzinach ciemności pomiędzy człowiekiem Jezusem Chrystusem a świętym Bogiem, o tym Biblia milczy. Keine Details. Żadnego detalu. Aber was dort geschah, und wir wollen das mit aller Vorsicht sagen, ist das folgende. Ale to, co się wydarzyło, i chcemy to podkreślić z wielką ostrożnością, da ist der Mensch Jesus Christus. To tam człowiek Jezus Chrystus. Und wird beladen, belegt mit allen Sünden. On został, na niego zostały włożone wszystkie grzechy. Wir haben diese Bilder im Alten Testament in den Opfertieren. Te obrazy mamy w Starym Testamencie w postaci zwierząt ofiarnych. Großen Versöhnungstag, der uns berichtet wird in 3. Mose 16. W trzeciej Mojżeszowej mamy ten wielki dzień pojednania. Da gibt es zwei Böcke. Tam są dwa kozły. Und auf den einen, da wird muss der Priester seine Hand legen auf den Kopf. Na jednego z nich kapłan musiał położyć swoje ręce na głowę. Muss die ganzen Sünden des Volkes bekennen. I musiał wyznać wszystkie grzechy ludu. Das heißt, er muss sie einzeln nennen. A więc musiał je pojedynczo wymienić. Und dann wird dieser Bock, der eine wird in die Wüste geschickt. I jeden z nich był wypędzany na pustynię. Und er verendet dort, er kommt dort um. I on tam ginął. Und das zeigt uns, dass die Sünden weg sind. To nam pokazuje, że tych, że tych grzechów nie ma. Und der andere Bock, der wird geschlachtet und sein Blut wird genommen, um in das Allerheiligste zu bringen. A ten drugi był zabijany na ołtarzu i jego krew była wnoszona do tego miejsca najświętszego. Das zeigt uns, dass der Herr Jesus stellvertretend für uns mit unseren Sünden beladen war. To nam pokazuje, że Pan Jezus w zastępczej, zastępczo został naszymi grzechami obciążony. Und das war ganz real, das war nicht nur theoretisch. I to było całkowicie realne, to nie tylko teoria. Ich möchte das mit allem Ehrerbietung und Respekt sagen. Chciałbym to z wszelką czcią i respektem powiedzieć. Der Jesus stand vor Gott, als hätte er meine Sünden getan. Pan Jezus stał przed Bogiem tak, jak gdyby popełnił moje grzechy. Er stand nicht vor Gott mit so einer Art Koffer oder Rucksack. Ich habe hier was mitgebracht, aber es gehört mir nicht. Pan nie stał przed Bogiem z taką, dajmy na to, walizką i mówi: przyniosłem coś, ale to nie moje. Lass uns mal lesen aus Psalm 69. Psalm 69 otwórzmy. Vers 5 am Ende. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten. Piąty wiersz pod koniec. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Da finden wir noch, dass das, was der Jesus bezahlt, eigentlich eine fremde Schuld ist. To nam pokazuje, że to, za co Pan Jezus płaci, w zasadzie jest obcą winą. Aber wir lesen weiter in Vers 6. Ale w szóstym wierszu. Und wir scheuen uns oft, solche Verse zu lesen. I często wzbraniamy się, by takie wiersze czytać. Ich mache ihn kurz in Klammern als Nebengedanke für die Brüder. To jako taka myśl poboczna dla braci w nawiasie. Wir hören oft auf bei Vers 5 am Sonntagmorgen zu lesen. Bo bardzo często właśnie nasze czytanie w niedzielę rano kończymy na piątym wierszu. Vielleicht denken wir, dass Vers 6 nicht so ganz passend ist. Może myślimy, że szósty wiersz nie jest tak do końca pasujący. Aber ich glaube, dass Vers 6 genau das beschreibt, wie es bei meinem Jesus jetzt war. Bo ja myślę, że szósty wiersz dokładnie opisuje to, co Pan Jezus właśnie sobie myślał. Co tu mamy? Du, o Gott, weißt um meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Boże, Ty wiesz, czy Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Und das ist nicht der einzige Stelle. To nie jest jedyne miejsce. Jeremia 30 ist sowas ähnliches. Jeremiasz 30 mamy coś podobnego. Da lesen wir
lese mal ab Vers 12. Denn so spricht der Herr, deine Wunde ist unheilbar, schmerzhaft ist dein Schlag. Jeremiasz 30, od 12 wiersza. Dann nur Vers 12. 12 wiersz. Gdyż tak mówi Pan, twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. Dann Vers 14 in der Mitte. Denn ich habe dich mit dem Schlag eines Feindes geschlagen, mit grausamer Züchtigung, wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit, weil deine Sünden zahlreich sind. Od 14 wiersza, druga część. Uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. Und Vers 15 in der Mitte, wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit, weil deine Sünden zahlreich sind, habe ich dir dies getan. I 15 wiersz w połowie, za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Mit aller Vorsicht. Z wszelką ostrożnością. In erster Linie spricht Jeremia natürlich über das Volk Israel. W pierwszej linii Jeremiasz mówi o ludzie izraelskim. Aber ich glaube, wir dürfen aus der Gesamtheit des Wortes erkennen, dass der Herr Jesus so vor Gott stand, als hätte er meine Sünden selbst getan. Ale Pan Jezus możemy widzieć czy przyjąć z całego Słowa Bożego, że Pan Jezus stał przed Bogiem właśnie tak, jak On by popełnił wszystkie moje grzechy. Nur so kann wahre Sühnung, wahre Stellvertretung geschehen. Tylko w ten sposób mogło odbyć się prawdziwe ubłaganie i prawdziwe zastępstwo. Wir halten fest, Gott ist vollkommen gerecht und heilig. Tego się trzymamy, Bóg jest doskonale sprawiedliwy i święty. Und wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, ich habe gesagt, der Mensch, Jesus Christus, war in diesem Gericht Gottes. Jeśli dobrze słuchaliście, to zauważyliście, że powiedziałem, człowiek, Jezus Chrystus, stał w tym sądzie. Nicht der Sohn Gottes. Nie Syn Boży. Natürlich ist das eine Person. Oczywiście, to jest jedna osoba. Wir müssen aufpassen, dass wir die Personen der Gottheit nicht trennen voneinander. Też musimy na to zważać, abyśmy nie próbowali rozdzielać osoby bóstwa. Aber die Bibel ist ganz genau. Ale Biblia jest bardzo konkretna. Deswegen haben wir in Vers 46 auch gelesen, dass der Herr Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? I dlatego w 46 wierszu czytaliśmy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Und das nur das ist wahr. I tylko to jest prawdą. Der Vater hat nicht den Sohn verlassen. Ojciec nigdy nie opuścił syna. Das sagt die Bibel nicht und das ist auch falsch. Biblia nigdzie tego nie mówi i to jest błędne, jeśli ktoś tak twierdzi. Aber der heilige Gott hat den vollkommenen Menschen, der mit unseren Sünden beladen war, gerichtet und verlassen. Ale doskonały ten święty Bóg osądził doskonałego człowieka, na którego zostały włożone nasze grzechy. Deswegen wollen wir uns da auch richtig ausdrücken, wenn wir beten. I dlatego chcemy być precyzyjni w naszych modlitwach, gdy to wypowiadamy. Dass wir da nicht in falsche Gedanken reingeraten. Aby żadne niepewności albo błędne myśli się nie wkradły w nasze modlitwy. Mein Gott, sagt der Herr Jesus. Boże mój, mówi Pan Jezus. Und immer wenn er das sagt, spricht er als der Mensch. I zawsze, gdy On te słowa mówi, to wypowiada je jako człowiek. Gott wurde Mensch, Bóg stał się człowiekiem, damit er sterben kann. Aby mógł umrzeć. Gott kann nicht sterben. Bóg nie może umrzeć. Aber deswegen wurde der Jesus Mensch, hat auf dieser Erde gelebt, um dieses Werk am Kreuz zu vollbringen. I właśnie dlatego Pan Jezus stał się człowiekiem, żył na tej ziemi, aby móc tego dzieła dokonać. Und das, was dort geschah, musste so sein. Es gab keine andere Möglichkeit. I to, co się tam stało, musiało się tak odbyć. Nie było innej możliwości. Damit Gott einmal sagen konnte, der Herr Jesus hat für dich, für deine Sünden bezahlt. I aby Bóg mógł powiedzieć, Pan Jezus za ciebie, za twoje grzechy zapłacił. Genau das wurde vorgebildet in diesem Opfer im Alten Testament. Dokładnie to było obrazowane w tej ofierze w Starym Testamencie. Ein unschuldiges Schaf wurde beladen mit den Sünden. Niewinna owca była obłożona winami, grzechami. Dann wurde es geopfert. Była ofiarowana. Das Blut wurde als Zeichen des Lebens an den Altar gesprengt.
Krew jako znak życia była pokropiona na ołtarzu. Und nur so konnte Gott die Sünden des Volkes vergeben. Tylko w ten sposób Bóg mógł przebaczyć grzechy ludu. Wir wissen, dass der große Unterschied im Alten Testament ist, dass das nur zeitlich so war. Wiemy, że tą wielką różnicą było to, że ta ofiara była tylko czasowa. Dieses Opfer musste jedes Jahr wiederholt werden. Ta ofiara musiała być co roku powtarzana. Wenn da gerade der große Versöhnungstag war und jemand hat am nächsten Tag gesündigt, musste er ein Jahr warten. Jeśli właśnie dziś był ten wielki dzień pojednania i następnego dnia ktoś zgrzeszył, to trzeba było rok czekać. Bei dem wahren Opferlamm, dem Herrn Jesus, ist das ganz anders. Przy tym prawdziwym baranku, którym jest Pan Jezus, jest to całkiem inaczej. Der Hebräerbrief sagt uns, ein für allemal ist er gestorben. Hebrajczyków nam mówi, raz na zawsze zmarł. Das muss nie mehr wiederholt werden. To nigdy więcej nie musi być powtarzane. Wunderbare Wahrheit. To jest cudowna prawda. Mein Gott, ruft der Herr Jesus. Boże mój, wołał Pan Jezus. Gab es irgendeinen Menschen außer ihm, der das wahrhaft sagen konnte? Czy był jakikolwiek człowiek na tej ziemi, który mógłby to tak prawdziwie powiedzieć? Hatten wir Menschen uns nicht alle von Gott abgewendet? Czy my wszyscy ludzie nie odwróciliśmy się od Boga? Sind wir nicht alle zu Feinden Gottes geworden? Czy nie staliśmy się nieprzyjaciółmi Bożymi? Da war ein Mensch, der in vollkommener Einheit, Einmütigkeit mit seinem Vater lebte. Był jeden człowiek, który całkowitej zgodności żył ze swoim ojcem. Da war ein einziger, der nach Gottes Willen fragte, von Anfang bis zum Ende. To był jeden jedyny, który od początku do końca zawsze pytał o jego wolę. Da öffnete sich der Himmel und Gott bezeugte, dies ist mein geliebter Sohn. Otworzyło się niebo i Bóg poświadczył, ten jest syn mój umiłowany. Und jetzt sehen wir genau diesen Menschen. I teraz widzimy dokładnie tego człowieka. Kein Platz auf der Erde für ihn, man hat ihn erhöht. Nie było dla niego miejsca na tej ziemi, wywyższono go. Und der Himmel verschließt sich, es gibt keine Antwort. Niebo zamyka się, nie ma odpowiedzi. Er hängt zwischen Himmel und Erde. Wisi pomiędzy niebem a ziemią. Und er ruft, mein Gott. I woła, Boże mój. Zweimal. Dwukrotnie. Wenn Gott Menschen ruft in der ganzen Schrift, dann ist das, wenn er zweimal ruft, eine sehr wichtige Nachricht, eine sehr wichtige Frage. Jeśli Bóg woła do człowieka i powtarza to dwukrotnie, to jest to bardzo ważne pytanie. Abraham, Abraham. Abrahamie, Abrahamie. Mose, Mose, Samuel, Samuel und so weiter. Mojżeszu, Mojżeszu, Samuelu, Samuelu i tak dalej. Jetzt ruft dieser Mensch, der immer gehorsam war. I teraz ten człowiek, ten, który zawsze był posłuszny, zweimal. Woła dwukrotnie. Keine Antwort. Żadnej odpowiedzi. Er fragt, warum? I pyta, dlaczego? Gibt es einen Grund, dass du mich verlässt? Warum? Czy jest jakiś powód, że mnie opuszczasz, że mnie opuściłeś? Hast du mich verlassen? Dlaczego mnie opuściłeś? Du mein Gott, es war die Speise seines Lebens, um den Willen Gottes zu tun. Ty, mój Boże, ty, które dla mnie pokarmem było czynić twoją wolę. Im Psalm 40 lesen wir, dass er jeden Morgen das Ohr geöffnet bekam. Psalm 40 czytamy, że on każdego ranka otwierał swoje ucho. War der einer, der ihm gleich war? Czy był ktokolwiek jemu podobny? Ein vollkommenes Leben. Doskonałe życie. Aber ausgerechnet diesen hat Gott verlassen müssen. Ale właśnie tego jedynego Bóg musiał opuścić. Ja, wir wissen, das ist ein Zitat aus Psalm 22. Wiemy, że to jest cytat z Psalmu 22. Aber es ist genau andersherum. Ale jest też dokładnie na odwrót. Psalm 22 ist ein Zitat aus Matthäus 27. Psalm 22 jest cytatem Mateusza 27. Ihr versteht, was ich meine. Rozumiecie, co mam na myśli? David konnte nicht verstehen, was er da schreibt. Dawid nie mógł rozumieć tego, co wtedy pisał. Er hat das prophetisch vorausgeschrieben auf genau diesen Augenblick. On proroczo zapisał to właśnie na ten moment. Überhaupt Psalm 22 ist ein Wunder an sich. Tak w ogóle to Psalm 22 jest, można powiedzieć, cudem sam w sobie. Da wird der Tod eines Gekreuzigten beschrieben. Tam jest opisana śmierć ukrzyżowanego. 1500 Jahre vorher. Ponad 1000 lat wcześniej. Das ist eindeutig der Tod eines Gekreuzigten. I jasno stamtąd widzimy, że jest to śmierć ukrzyżowanego. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Język mój przylgnął do podniebienia. Meine Gebeine sind zertrennt.
Kości moje rozstąpiły się. Das ist ganz genau die Empfindungen eines Gekreuzigten. To są dokładnie opisy cierpień ukrzyżowanego. So undenkbar, dass David an eine Kreuzigung gedacht hat. To jest coś niesamowitego, że Dawid mógł pomyśleć o ukrzyżowaniu. Wisst ihr, was noch überraschend ist? Wiecie, co jest jeszcze zadziwiającego? Die Kreuzigung ist ja eigentlich das die Tötungsart der Römer. Ukrzyżowanie to jest sposób zabijania przez Rzymian. Die Tötungsart der Juden war Steinigung. W sposób, w jaki Żydzi zabijali, to było kamienowanie. Im Gesetz war das festgelegt, dass jemand gesteinigt werden sollte, der den Tod verdient hat. W zakonie było to zapisane, że ktoś, kto zasłużył na śmierć, miał być kamienowany. Und die Geschichte schreibt, dass genau in dieser Zeit, wenige Jahre, der römische Statthalter ein Gesetz erlassen hat in Israel. I z historii wiemy, że in wenigen Jahren, für wenige Jahre. Że na kilka lat ten namiestnik nad Izraelem, dass es den Juden verboten war, selbst die Todesstrafe durchzuführen. Że było dla Żydów, Żydom zabronione wykonywanie kary śmierci. Das betrifft genau diese Zeit, wo der Herr gekreuzigt wurde. I ten zakaz dotyczył dokładnie tego czasu, w którym Pan był ukrzyżowany. Ein paar Jahre später wurde das Gesetz wieder geändert. I parę lat później, po śmierci Pana, to prawo zostało znowu zmienione. Sehen wir zum Beispiel bei der Steinigung von Stephanus. Na przykład i widzimy to w ukamieniowaniu Szczepana. Stephanus wurde gesteinigt, nicht gekreuzigt. Szczepan był ukamieniowany, nie ukrzyżowany. Es ist beeindruckend, wie die Bibel, wie Gott selbst die Geschichte schreibt. To jest zadziwiające, jak Bóg pisze historię. Der Jesus hängt hier am Kreuz, er ruft diesen erschütternden Ruf. Pan Jezus woła tym wstrząsającym okrzykiem. Und es gibt keine Antwort. I nie ma odpowiedzi. Der Jesus wusste warum. Pan Jezus wiedział dokładnie dlaczego. Gott wusste warum. Bóg dokładnie wiedział dlaczego. Die Antwort ist, es gibt keinen anderen Weg, damit Menschen wie du und ich mit Gott versöhnt werden konnten. Nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi, abyś ty i ja, abyśmy mogli być zbawieni, pojednani z Bogiem. Der Herr Jesus war der einzige Mensch ohne Fehl und ohne Flecken, ohne Sünde, der beladen werden konnte mit fremder Schuld. Pan Jezus był jedynym człowiekiem bez zmazy, bez skazy, bez żadnego grzechu, na którego grzech mógł zostać włożony. Gott konnte nicht darauf antworten. Bóg nie mógł na to odpowiedzieć. Wenn, dann wäre es nur im Gericht über uns Menschen gewesen. Jeśli, to mógł odpowiedzieć tylko w sądzie przeciwko nam, ludziom. Aber die Frage ist, haben wir eine Antwort? Ale pytanie brzmi, czy my mamy odpowiedź? Hast du eine Antwort ganz persönlich? Czy osobiście masz odpowiedź na to? Warum hat Gott den Herrn Jesus verlassen? Dlaczego Bóg opuścił Pana Jezusa? Meine Antwort ist wegen mir. Moja odpowiedź brzmi, z mojego powodu. Was vor 2000 Jahren geschah, co się stało 2000 lat temu, da war ich dabei. To ja jestem temu winny. Meine Sünden waren dabei. Moje grzechy były przy tym. Ich hatte noch nicht eine Sünde getan. Nie, a mimo tego, że nie uczyniłem wtedy żadnego grzechu. Weil es mich noch gar nicht gab. Bo mnie nie było. Und trotzdem war ich dabei. A jednak byłem. Ich war der Grund und die Ursache, dass der Herr Jesus von einem heiligen und gerechten Gott verlassen werden musste. Byłem powodem tego, że Pan Jezus przez świętego Boga musiał być opuszczony. Und die Antwort ist in unserem Herzen, Herr, danke für deine unendliche Liebe. I odpowiedź w naszych sercach może być, Panie, dziękuję za Twoją nieskończoną miłość. In Vers 47 zerstören die Menschen diesen heiligen Moment. W 47. wierszu ludzie jakby burzą ten święty moment. Stehen Menschen herum, die verstehen überhaupt nicht, was geschieht. Stoją ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją, co się dzieje. Hören den Herrn Jesus diesen Ruf rufen. Słyszą tylko, że Pan Jezus woła te słowa. Und weil er Eli sagt, denken sie an Elia. A ponieważ Pan woła Eli, myślą o Eliaszu. Wenn wir an Elia denken, dann fällt uns Malachi 3 ein. Jeśli przypominamy sobie Eliasza, to możemy odnieść to do słów z Malachiasza 3. Ist das bei euch auch 3 Kapitel oder die 4?
Dann schau mal, das vorletzte Vers, da sagt er mich mal, Achi, nee, vorletzter Vers in Kapitel 4, da spricht er von Elia. Malachiasza, 3 rozdział, 23 wiersz. Lies mal 23 und 24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie ogłosił ziemi klątwą. Der letzte Prophet, der zu dem irdischen Volk kam und sie rief und sagte, wendet euch zurück zu Gott, der spricht schon von Elia. Ostatni prorok, który mówił do tego ludu, zwraca się do Eliasza, czy mówił o Eliaszu. Und er spricht davon, dass Elia noch einmal kommen wird. I on mówi o tym, że Eliasz przyjdzie jeszcze raz. Beziehungsweise er sagt nicht Elia in person, sondern jemand, der in den Charakter Elias kommen wird. I on tutaj nie mówi tak dokładnie, że przyjdzie Eliasz jako osoba, ale ktoś o charakterze Eliasza. Was hatte Elia gepredigt? A co głosił Eliasz? Elia, die wirkliche Person Elia in 1. Könige 18 hat das Volk gerufen zu Buße. Eliasz w pierwszej królewskiej 18 wzywał lud do pokuty. Er hat gesagt, ihr seid abgewichen von Gottes Wegen, kommt zurück. On wołał, odeszliście od Bożych dróg, zawróćcie. Tut Buße und kommt zurück. Pokutujcie i wróćcie. Und das meint Malachi, es wird noch einmal einer kommen in diesem Charakter. I to ma na myśli Malachiasz, mówiąc, że przyjdzie jeszcze jeden w takim charakterze. In Matthäus 11 löste Herr Jesus selbst diese Prophetie auf. W 11 rozdziale Pan jakby wypełnia, czy rozwiązuje to proroctwo. Und da lesen wir in Vers 14 oder Vers 13 auch noch dazu, und 14. 13 i 14 wiersz. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Also, der Jesus sagt, wir brauchen nicht zu spekulieren, er gibt uns die Antwort, Johannes der Täufer ist Elia. A więc Pan Jezus sam to mówi i nie musimy spekulować, Jan Chrzciciel jest tym drugim Eliaszem. Johannes der Täufer hat dem Volk auch gepredigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Również Jan Chrzciciel głosił ludowi, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Allerdings ist das nur ein Teil. Tak, poza tym to jest tylko część. Denn Malachi spricht davon, dass es Gericht geben wird. Bo Malachiasz mówi jeszcze o tym, że nadejdzie sąd. Der überspringt die Zeit der Gnade und sagt, Elia kommt und er wird das Gericht ankündigen. On mija, przekracza czas łaski. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, das Gericht. Zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, to jest sąd. Und das Gericht ist noch nicht gekommen. Ten sąd jeszcze nie przyszedł. Und Johannes der Täufer hat auch nicht das Gericht, dieses Gericht, angekündigt. A Jan Chrzciciel również nie głosił tego sądu. Und das Ergebnis, er wird das Herz der Väter zu den Kindern, das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. I zwróci serca ojców do dzieci, a dzieci do ojców. Auch das hat Johannes der Täufer nicht geschafft. Również i tego Jan Chrzciciel nie głosił. Was ist die Lösung dieser Frage? Jakie jest rozwiązanie tego pytania? Johannes der Täufer ist ein Teil Erfüllung dieser Prophetie. Jan Chrzciciel jest częściowym wypełnieniem tego proroctwa. Aber der andere Teil ist der Jesus selbst. Ale drugą częścią jest sam Pan Jezus. Der Jesus selbst ist in dieses Gericht Gottes gegangen für uns, für mich. Pan Jezus sam poszedł w sąd Boży za mnie i za ciebie. Mit dem Ergebnis, dass das Herz, unser Herz, wieder zurück in Gemeinschaft mit Gott kommt. Z tym rezultatem, aby nasze serce znowu weszło w tą społeczność z Bogiem. Das ist eine wunderbare Erfüllung dieser Prophetie von Malachi. To jest to cudowne wypełnienie tego proroctwa z Malachiasza. Das Gericht hat den Herrn Jesus getroffen an unserer Stelle. Ten sąd dotknął Pana Jezusa na naszym miejscu. Das gilt nur für die, die den Herrn Jesus im Glauben annehmen. To jest obowiązujące tylko dla tych, którzy Pana Jezusa w wierze przyjmą. Aber es ist auch wahr, dass nochmal ein Gericht kommen wird. Ale prawdą jest to, że sąd przyjdzie jeszcze raz. Für alle die, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Na wszystkich tych, którzy Pana Jezusa nie przyjęli. Aber das Gericht über die Sünde ist notwendig. Ale sąd nad grzechem jest konieczny. Für jeden Menschen, weil wir alle Sünder waren.
dla każdego człowieka, bo wszyscy byliśmy grzesznikami. Das Gericht ist unausweichlich. Nie da się go pominąć albo uniknąć. Nur für die Kinder Gottes, nur für die Glaubenden, da dürfen wir sagen, das Gericht ist schon geschehen am Kreuz für mich. Tylko dzieci Boże mogą powiedzieć, ten sąd, mój sąd już miał miejsce na krzyżu na Golgocie. Entkommen kann man dem Gericht nicht. Nie da się ujść przed tym sądem. Es gibt nur eine Lösung, das ist die Stellvertretung durch den Herrn Jesus. Jedynym rozwiązaniem jest to zastępstwo Pana Jezusa na Golgocie. Wir lesen dann, dass der Herr Jesus mit lauter Stimme schrie und den Geist aufgab. I dalej czytaliśmy, że Pan Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Das Wunder hier ist, dass er nicht an den Folgen des Kreuzes, an den Folgen der Qualen starb. Co ciekawe, czy co zadziwiające jest, że Pan nie zmarł z powodu następstw tego, że wisiał na krzyżu z powodu tych cierpień. Der Jesus hatte selbst schon vorher gesagt, ich lasse mein Leben selbst. Pan Jezus już wcześniej powiedział, ja życie moje daję. Auch das kann kein Mensch. Tego również żaden człowiek nie potrafi. Niemand von uns kann sein Leben lassen. Nikt z nas nie potrafi oddać swojego życia. Wir können uns Verletzungen zufügen. Das ist krankhaft. Możemy sobie dodać cierpień mit der Folge, dass wir daran sterben. I następstwem tych cierpień będzie śmierć. Aber kein Mensch kann wirklich sagen, ich sterbe jetzt. Ale żaden człowiek nie może powiedzieć, teraz umieram i umrzeć. Es gibt auch mit dem Schlafen so, ja? To jest podobnie też ze snem. Das ist ein passiver Vorgang. To jest pasywna czynność. Beim Herrn Jesus war das anders. Er hatte die Macht als einziger sein Leben zu lassen. On jako jedyny Pan Jezus mógł swoje życie dać. Er schrie mit lauter Stimme, total ungewöhnlich. On zawołał donośnym głosem, to nie całkowicie to był nadzwyczajny właśnie. Der gekreuzigte ist am Ende seiner Kräfte. Ten ukrzyżowany przecież traci siły, jest u końca swoich sił. Er erstickt, wenn er keine Kraft mehr hat, seinen Oberkörper aufzurichten, um Luft zu holen. On jakby topi się, on dusi się i wszystkie siły kumuluje po to, by swoje ciało jeszcze podnieść, żeby złapać ten ostatni oddech. Wenn nach ein paar Tagen der Gekreuzigte immer noch nicht erstickt ist, dann kommen die Soldaten, um die Beine zu brechen. Warum? I jeśli to trwało na przykład godziny albo nawet i dni i ten ukrzyżowany nie umierał, to przychodzili żołnierze i łamali mu nogi. Po co? Furchtbar. Straszne. Aber einzig deswegen, damit der Körper keine Kraft mehr hat, sich aufzurichten. Ale tylko po to robili, łamali te nogi, aby to ciało nie miało już siły, by jeszcze się podnosić. Das beschleunigt den Tod. I to przyspieszało śmierć. Wir sehen, dass es beim Herrn nicht nötig war. I widzimy, że u Pana to nie było potrzebne. Wir sehen, dass er ganz ungewöhnlich laut schreit und dann stirbt. Widzimy, że to było nadzwyczajne, że to było nie takie oczywiste, zawołał głośno i oddał życie. Und dann wollen wir noch ganz kurz in den folgenden Versen die herrlichen ersten Ergebnisse sehen. I jeszcze w następnych wierszach zobaczmy te cudowne rezultaty tego. Das Werk ist vollbracht. Dzieło się dokonało. Jetzt ist alles geschehen, was nötig war, damit Menschen mit Gott versöhnt werden können. Teraz dokonało się wszystko, co było konieczne, by ludzie byli pojednani z Bogiem. Und als sichtbares Zeichen davon zerreißt Gott den Vorhang im Tempel. I ten widzialny znak, to Bóg rozrywa tą świątynię, tą zasłonę w świątyni. Sehen wir daran, dass der Vorhang von oben bis unten in zwei Stücke zerriss. Tu widzimy, że ta zasłona rozdarła się od góry do dołu na dwie części. Der Vorhang war 5 Meter hoch. Ta zasłona miała mniej więcej 5 metrów. Oder 7,5 sogar, 15 ellen, glaube ich. 15 łokci, jeśli się nie mylę. To so hoch, dass man den nicht eben mal von oben zerreißen kann. To mniej więcej 7,5 metra nawet, jeśli policzymy. Więc od góry nie można było jej rozerwać. Jeder Mensch würde ihn von unten zerreißen. Każdy człowiek rozerwałby ją od dołu zaczynając. Kein Mensch hatte das Recht dazu. Żaden człowiek nie miał prawa do tego. Gott selbst zerriss diesen Vorhang. Sam Bóg rozerwał tą zasłonę. Was war auf dem Vorhang drauf? Co było na tej zasłonie? Im Alten Testament wird das deutlich beschrieben. Da waren die Cherubim drauf. W Starym Testamencie jest to dokładnie opisane. Tam były cherubiny. Also Bilder von diesen Cherubim. Więc obrazy tych cherubinów. Und was haben die Cherubim? Wo finden wir die Cherubim zum ersten Mal? Gdzie możemy po raz pierwszy przeczytać o cherubinach? Nach dem Sündenfall im Garten Eden. Po
po upadku w grzech w ogrodzie Eden. Als Adam und Eva gesündigt hatten, vertrieb Gott sie aus dem Paradies. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg wypędził ich z raju. Und setzte die Cherubim als Schranke. I Bóg ustanowił te cherubimy jako zaporę. Genau diese Cherubim werden auf diesem Vorhang abgebildet, die das Heiligtum vom Allerheiligsten trennen. I dokładnie te cherubiny były zobrazowane, które oddzielały to miejsce święte od najświętszego. Warum? Dlaczego? Die Cherubim sagten, halt, kein Zugang. Cherubiny jakby obrazowo mówiły, stop, nie ma dalej wejścia. Hier darf niemand durchgehen. Tu nikt dalej nie wejdzie, nie przejdzie. Eine einzige Ausnahme. Był jeden jedyny wyjątek. Einmal im Jahr. Raz w roku. Da darf der hohe Priester hindurch. Tam mógł wtedy wejść największy, najwyższy kapłan. Und nur mit Blut. I tylko z krwią. Sonst niemand. A poza tym nikt. Er müsste sofort sterben. Bo inaczej musiałby natychmiast umrzeć. Und jetzt? A teraz? Dieser Zugang ist offen. Ten dostęp jest dla każdego otwarty. Für jeden. Dla każdego. Jeder Mensch kann in das Allerheiligste zu Gott selbst kommen, ohne zu sterben. Każdy człowiek może wejść do miejsca najświętszego, do samego Boga, nie umierając. Gott lädt ein dazu. Bóg zaprasza do tego. Du musst nur kommen. Tylko musisz przyjść. Du musst kommen mit dem Blut des Herrn Jesus. Musisz przyjść z krwią Pana Jezusa. Das heißt, du musst glauben, dass er für dich persönlich gestorben ist. To znaczy, że musisz wierzyć, że on osobiście za ciebie zmarł. Dann darfst du in die Gegenwart dieses Heiligen Gottes treten, ohne sterben zu müssen. Wtedy będziesz mógł przystąpić do tego świętego Boga, nie musząc umierać. Der Hebräerbrief erklärt uns ja wunderbar das Alte Testament. List do Hebrajczyków wyjaśnia nam w wspaniały sposób Stary Testament. Wie könnten wir die ganzen Gesetze, die ganzen Opfer, Zeremonien und so weiter verstehen, wenn wir nicht den Hebräerbrief hätten? Jak moglibyśmy rozumieć te wszystkie ceremonie starotestamentowe, gdybyśmy nie mieli listu do Hebrajczyków? Hebräer 10, Vers 19 und 20. 10 rozdział, 19 i 20 wiersz. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. Da finden wir genau das. Dokładnie to. Der Vorhang ist offen. Ta zasłona jest otwarta. Der Jesus ist gestorben. Pan Jezus zmarł. Und nur so war es möglich, dass dieser Zugang offen wurde. I tylko tak było możliwe, aby ten dostęp się otworzył. Und jetzt dürfen wir ohne Angst, mit Freimütigkeit, mit Zuversicht und Vertrauen zu Gott gehen. I teraz z wolnością możemy w zaufaniu iść, przychodzić do Boga. Und zwar jederzeit. O każdej porze, o każdym czasie. Das ist Gottes Antwort. To jest Boża odpowiedź. Das ist die Antwort dieses heiligen Gottes, der Sünde nicht sehen kann. To jest odpowiedź świętego Boga, który nie może patrzeć na grzech. Der aber jede einzelne Sünde an den Herrn Jesus gerichtet hat. Który każdy pojedynczy grzech osądził na Panu Jezusie. Und nicht nur die Taten, sondern auch die Sünde an sich. I nie tylko czyny, ale grzech sam w sobie. Dann uns nochmal an 2. Korinther 5, der für uns zur Sünde gemacht wurde. 2. Korinther 5, ten, który dla nas grzechem został uczyniony. Das Werk des Herrn Jesus ist vollständig, es ist vollkommen. Dzieło Pana Jezusa jest dokonane, jest doskonałe. Wir können nichts hinzufügen. Nic nie możemy do Niego dodać. Er hat alles getan. On wszystko uczynił. Und das Ergebnis ist, der Zugang ist offen. I rezultatem jest, ten dostęp jest otwarty. Dann sehen wir Auswirkungen sogar auf die Schöpfung. I widzimy również te rezultaty na co do stworzenia. Die Erde erbebte und die Felsen rissen. Ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Dieses Ereignis ist so einschneidend gewesen, dass die Natur, die Schöpfung Gottes darauf reagiert hat. To zdarzenie jest tak jedyne w swoim rodzaju, że Ziemia, że natura zareagowała na to. Es wird übrigens noch einmal geschehen. Poza tym jeszcze raz się to stanie. Wenn der Jesus auf dieser Erde erscheinen wird und seinen Fuß auf dieser Erde setzen wird, gdy Pan Jezus objawi się na tej ziemi i postawi nogę na tej ziemi, dann wird das wieder gewaltig die Schöpfung erschüttern. To znowu wstrząśnie to potężnie całym stworzeniem. Aber nicht mit einem Erdbeben, ale nie poprzez trzęsienie ziemi, sondern dann wird der Löwe und das Lamm nebeneinander weiden. Ale wtedy lew i owieczka będą pasły się obok siebie. Das wird
die ganze Schöpfung verändern. Unvorstellbar. Zmieni to całe stworzenie. To jest coś dla nas dziś niewyobrażalnego. Und hier sehen wir auch, dass sogar die Grüfte sich auftun und viele Leiber der entschlafenen Heiligen auferweckt wurden. I groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Hier steht nicht genau, wann das geschah. Tu nie jest dokładnie napisane, kiedy to się stało. Ich glaube nicht, dass das genau in diesem Augenblick geschah, sondern erst nachdem der Herr Jesus wieder auferstand. Ja myślę, że to miało miejsce nie wtedy, nie od razu teraz, jak jest napisane tutaj, ale dopiero po zmartwychwstaniu Pana. Der Jesus ist der Erstling der Entschlafenen. Bo Pan Jezus jest pierworodnym ze zmartwychwstałych. Er ist als erster aus dem Tod auferstanden. On jako pierwszy zmartwychwstał ze śmierci. So denke ich auch, dass wir diesen Vers hier nach der Auferstehung des Herrn Jesus setzen müssen. I myślę dlatego, że ten wiersz musimy jak gdyby wpisać po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W Vers 53 steht ja auch. Sie kamen nach seiner Auferweckung aus den Grüften hervor. Zresztą 53 wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu. Zum Schluss noch Vers 54. 54 wiersz na koniec. Ty hast auch mitgelesen? Ja. Dieser Hauptmann. Ten setnik. Was war das für ein Mensch? Cóż to, kto to był? Das war ein Soldat. Żołnierz. Das war ein grober, roher Mann. To był taki po prostu no, człowiek. Er hatte schon viele Hinrichtungen dieser Art erlebt. To był, można powiedzieć, człowiek, który wiele takich rzeczy widział i obserwował w swoim życiu. Sein Herz ist dabei kalt und hart geworden. I jego serce w związku z tym stało się zupełnie nieczułe na takie rzeczy. Aber jetzt geschah etwas, was ihn nicht kalt ließ. Ale teraz stało się coś, co nie pozostawiło go takim nieczułym i twardym. Ein heidnischer Mensch. Poganin. Schaut sich das an, erlebt das und er ist getroffen. Patrzy na to, przeżywa to i jest tym dotknięty. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Zaiste, ten był Synem Bożym. Das war eigentlich das Todesurteil der Juden. W zasadzie to było skazanie na śmierć przez Żydów. Das war die Anklage der Schriftgelehrten, der Hohen Priester, die gesagt haben, dieser hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Oskarżenie uczonych w piśmie faryzeuszów, ten się czynił Synem Bożym. Und jetzt kommt ein Soldat, der von dem Gesetz Moses keine Ahnung haben konnte. I teraz jest żołnierz, który nie ma pojęcia o zakonie mojżeszowym. Und ohne das wahrscheinlich bewusst zu wissen, sagt er, die Juden i prawdopodobnie nic nie wiedząc o tym, mówi innymi słowy, Żydzi skłamali. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Zaiste, ten był Synem Bożym. So ist das Ergebnis des Kreuzes, des Werkes des Herrn Jesus. Taki jest rezultat krzyża, dzieła Pana Jezusa. Etwas, an dem kein Mensch vorbeigehen kann. Przy tym, obok tego żaden człowiek nie może przejść. Wie dankbar sind wir, wenn wir erkennen durften, dass der Herr das ganz persönlich für mich, für dich getan hat. Jakże wdzięczni możemy być, gdy rozpoznamy, że Pan to osobiście za mnie, dla mnie uczynił. Der Herr Jesus ist noch nicht gekommen, um uns zu erdrücken. Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, by nas pochwycić. Er wartet noch, dass der Letzte erkennt, er tat das auch für ihn. Pan czeka jeszcze na tą chwilę, by ten ostatni uznał, czy wyznał, on też to dla mnie uczynił. Wenn der Letzte hinzugefügt ist, dann kann der Herr Jesus kommen. Gdy ten ostatni będzie dołączony, to wtedy Pan Jezus przyjdzie. Wie herrlich wird das sein? Jakże cudowne to będzie. Aber wie schrecklich für die Menschen, die ihn abgelehnt haben. Ale jakże straszne dla ludzi, którzy go odrzucili. Von dem Hauptmann wissen wir nicht, ob er sich wirklich bekehrt hat. Nie wiemy, czy ten setnik się prawdziwie nawrócił. Es reicht nicht, zu so einer Erkenntnis zu kommen, im Grunde genommen. Co do zasady nie wystarczy, by taką prawdziwe stwierdzenie wypowiedzieć. Es reicht nicht zu wissen, der Herr Jesus hat wirklich gelebt. To nie wystarczy wiedzieć, że żył kiedyś Pan Jezus. Schöne Reden gehalten. Pięknie przemawiał. Er war ein Wohltäter der Menschen. Był tym, który dobrze czynił. Selbst wenn man sagt, er war der Sohn Gottes, nawet, nawet jeśli się powie, tak, on był Synem Bożym, to nie wystarczy. Man muss an das Kreuz gehen und sagen, er starb für mich. Trzeba iść pod krzyż i powiedzieć, on zmarł za mnie. Wie schön, wenn wir dieses Kreuz immer wieder vor unser Herzen stellen. Jakże to jest, będzie piękne, jeśli ten krzyż będziemy stawiali przed naszymi sercami. Möge der Herr uns eine heilige Ehrfurcht geben. Oby Pan nam dał tą, ten, tą świętą bojaźń. Was dort in diesen drei Stunden wirklich geschah. Przed tym, co się naprawdę w tych trzech godzinach ciemności wydarzyło. In Jesaja 53 lesen wir, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen.
W Izajasza 53 czytamy, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Es war furchtbar für den Jesus. To było coś strasznego dla Pana Jezusa. Wir werden das nie vergessen. Nigdy tego nie zapomnimy. Wir erinnern uns jeden Sonntag daran. Każdej niedzieli sobie to przypominamy. Wir denken an ihn, was er getan hat. Myślimy o nim, co on uczynił. Wir denken daran, was er für Gott getan hat. Co on dla Boga uczynił. Dass er ihm Anbeter zugeführt hat. Że przyprowadził mu tych chwalców. Solche, die vorher Feinde waren, zu Kindern Gottes gemacht hat. Tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, uczynił dziećmi Bożymi. Wir wollen ihm ewig dafür danken und ihn anbeten. Za to chcemy go po cały wiek, całą wieczność dziękować i uwielbiać. Wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałem.
Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągł uwieńczony, w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch. On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. A któż może chwalić godnie? Wielki Boże, tutaj Cię o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twe
Moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, cześć, wywalczyłaś i
Dlatego cierpiałem.
Ci
nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć. Aniołów wielkie mnóstwo te. Aniołów w niebie bez przerwy sławią Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi z świata wybrał, za dzieci swoich przybrał, choć w grzech wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości. Dla czczenia Syna Tego cnót. Cześć oddaję Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy w radości wiecznej sławiąc Cię. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaskawym jest dla radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami Go i sercem sławmy, On bowiem jeden godzien chwał. Nie brzmi hymn chwały każdej chwili, którą w dobroci swej nam dał. Tyś wielki Boże, naszą mocą w noc ciemną światłem jesteś. A przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam. My bez nadziei i bez Ciebie uwikłaliśmy w grzechy się. Lecz moc i chytrość wroga zniosłeś i nas wybrałeś sam dla się. Bez
bez przerwy serce oraz język powinny Twój majestat czcić i sławę Twą wysoko wznosić ponad niebiosa wszelkie wzbić. Oblicze Twe litości pełne w czas każdy opromienia nas i na ramionach mocnych nosisz przedwieczny Boże lud swój wraz. Przezwyciężyłeś, Panie, moc wroga drwin i trwóg. Zbawienie znaleźliśmy i z nami jest nasz Bóg. Nam pokój wywalczony, nas nie przeraża śmierć, bo dla nas Ty cierpiałaś, zwycięstwa wznosi pieśń. Przykryta nasza wina, złożona jest Twój grób. Tym wiara się pociesza, że nas nie zmoże wróg. Odłączyć nie jest w stanie od Twej miłości nas. Cierpienie bójni hańba, cześć Ci powieczny czas. Jaka Boga woń przyjemna wzniosła się z ołtarza wzwyż, gdy baranek swej miłości swoje ciało dał na krzyż według woli Ojca swego. Wielkie dzieło spełnił sam. Przez ofiarę swoją zgodę
cześć i dzięki temu, który wyniósł cię na tron. Panie, ciebie otaczamy, twą śmierć kosztowną ogłaszamy. Zwiastuje twoją miłość nam. Życie wieczne i zbawienie od wiecznej śmierci uwolnienie. Przeniosłeś światłość wieczną nas. Ty dałeś za nas tu krew swą na krzyża pniu, wierny Zbawco, dziękuję ci. Niech serca brzmi na wieki wieczne chwała ci. Boże, któryś jest miłością, wzwyż do ciebie pieśni mkną, bo to zyskiem i radością jest opiewać dobroć twą. Z łaski swej tyś nam otworzył drogę do niebieskich chwał. Tam nadzieja żywa dąży, tam jest nasz gotowy dział. Mocy i miłości Boże, cześć i chwałę niesie ci. Kto twą sławę kusić może, kto jest hojny jako ty? Miłość, dobroć, moc i łaska dla nas połączyły się, by kierować, błogosławić, aż jutrzenka zjawi się. Wszelkie swoje wspaniałości dałeś nam z Jezusem wraz. Wnet do wiecznej on radości przemieniony wzniesie nas. Tam, gdy serca pałać będą, widząc jego piękność cną, całkiem już poznamy miłość, dobroć, moc i łaskę twą. Na baranku dusze nasze spoczywają, gdyż on wszystkie nasze grzechy obmył swoją świętą krwią. Szczęsne życie, Bóg i pokój.
Jawnie obwiniał.
przyjścia dnia i w niej pociechę tę dla siebie tutaj mamy, że krew nas oczyściła Twa. Zasłona rozdarta i niebo otworzone, a życie i wspaniałość dział nasz wieczny to przekleństwem stałe się, lecz przez nas zasłużonym, w tym widzim wielką miłość Twą. Spełniłeś dzieło swe i wszedłeś w swą świątnicę z krwią własną i tam zawsze zastępujesz nas. Aż stamtąd przyjdziesz znów po swą oblubienicę, by uczcić ją po wieczny czas. Żyjesz Ty, zwycięzco mój, któż Twą sławę głosić może? Jezu, nie ma na mnie win, boś me grzechy w grobie złożył. Żyjesz Ty, nie umrę ja, sądem mym śmierć była Twa. Żyjesz Ty, by dla mnie żyć, nie opuścisz mnie na wieki. Mnie nabyłeś, aby skryć w łasce swej miłości wielkiej. Choć podnosi głowę wróg, żyjesz Ty, wybawiasz trwóg. Żyjesz uwieńczony czcią, Tyś niebiosa objął sobą. Ach, tęsknotę ukój mą, abym już był w chwale z Tobą, gdy oblicze ujrzę Twe. Cześć, chwała, sława, dzięki Ci, o Jezu, nasze życie. Godzieneś uwielbienia.
Ojcze, pełnią Tyś miłości,
Śpiewajmy Bogu, który czyni.
masz winy wraz, bo się stawia na tronie Twym za nas Twój Syn, kapłanem będąc najwyższym. Dobroć Twoją wywyższamy, dziecięcą wdzięczność w sercu mamy, za wielkie dla nas dzieło Twe. Niestrudzony wciąż w litości, pokoju pełna w łaskawości, oblicze ku nam zwracasz swe. O chwałę, sławę, czci, przyjm od nas wszystkich Ty, przez Jezusa w swej świątyni, jak szczęśliwy, dla kogo Ojcem jesteś Ty. Jak wielkim Zbawcą, Panie, Tyś, któż to zgruntować może dziś, ma grzesznik odpocznienie. Jak bezdeń miłosierdzie Twe pochłania już zmartwienia wsze, boś sprawił wykupienie. Tak Ty, Jezu, życie dałeś, grzech zmazałeś tą ofiarą, by nas mieć na wieczność całą. Pokoju Książę wierny, cny, tęskniłeś za zbawieniem Ty dla grzesznych, co zgubieni. Na krzyżu Twa płynęła krew, Baranku Boży wznosim śpiew, że myśmy odkupieni. Dzieci Boże i dziedzice przez śmierć Twoją, a przed tronem dasz zwycięstwa nam koronę. Gdyś spełnił wielkie dzieło swe, uwielbił Ojciec chwałą Cię, tą, którą śmiał u Niego. Jakże zupełną radość ma duch tego, kto tu w wierze zna Ciebie i Ojca Twego.
grzech zapłatę śmierci. Dla naszych niosłeś win. O Panie, uwielbienie wznosimy za to Ci. O Twej miłości pienie w słabości naszej brzmi. Lecz gdy zgromadzisz chwalę swą własność wokół się, Baranku doskonale, tam wszyscy uczczą Cię. Boży Synu, obraz Ojca, w Tobie oglądamy z czcią Bożą łaskę i wspaniałość, Jego miłość dobrocną. Panie, Władcą Tyś Wszechświata, który stworzył mocą swą i wciąż zachowujesz Go, hymn dziękczynny do Cię zlata, wraz z tworzeniem sławim Cię i w podziwie korzym się. Przez ten grzeszny świat kroczyłeś, z chwały Ojca zszedłszy w dół i oddanym Bogu byłeś, błogosławiąc ludzi w kół. Przybić siebie zezwoliłeś do przekleństwa drzewa Ty, jak baranek ofiarny, cicho i bez skarg znosiłeś męki te dla naszych win. Na pniu krzyża Boży pokonałeś triumfalnie moc szatana mocą swą. Mnóstwa świętych Cię pochwalnie teraz w pieśniach swoich czczą. Hołd należny Ci przyjmujesz, my radośnie wielbiąc Cię, do nich przyłączamy się. Z Ojcem swoim tam tronujesz, o Baranku Boży Ty. Godzien jesteś wiecznej czci. Wiecznie bądźże uwielbiony, boś ze śmierci zbawił nas. W Bogu Ojcu posiadamy teraz i na wieczny czas. Wielka to sprawiła łaska, słowo Twe nas odrodziło, dla naszego szczęścia On tam zostawił w niebie tron. Bożą chwałą i radością zajaśnia życie Twe, gdyś cierpi.
grzesznych okazałeś, gdy za nas na Golgocie zmarł, jak wieleś nam uczynił Ty. My wielbiąc dzięki wznosim Cię. Chwalimy Cię wnet pieśnią nową, na wieki uwielbimy Cię, a nasze słabe ziemskie głosy w potężny chór zamienią się. Przy dźwięku złotych harf tam brzmi hymn wieczny ku Twej Panie czci. Kto Twą miłość Jezu moją, kto krwi Twojej warto zna, to przez miłość tylko Twoją Tyś się naszym dobrem stał. Nasze grzechy niosłeś sam, pokój wieczny dałeś nam. Nic potępić nas nie może, ani nas odłączyć śmie. Od miłości wiernej Bożej hańba, ucisk, miecz i śmierć. Wiecznie odkupieniśmy na Twą własność ku Twej czci. Już należeć życie może, nasza chwała już do Cię. Błogo temu, kto w pokorze na Twą służbę oddał się i spełniając słowo Twe wiernie naśladuje Cię.
Grzechy nasze niósł na żywe sam, któreż wróg potąpi ciało śmieli, nas Twój lud odkupion przez cięto. Boże, gniew jest od nas odwrócony w dokonanym dla nas ciele Twym. W Tobie jest zbawienie niewzruszone. Głąb cierpienia.
jak drugą parą przedstawisz, już oczyszczone rzeczy wsze, z marności uwolnione swej, ku chwale dzieci Bożych. Zdarzenie wszelkie wzdycha wszak i czeka z utęsknieniem, by z niego zdjął marności znak, dał z lęku uwolnienie. Twój duch z oblubienicą swą wołanie tęskne wyraża tu. Przyjdź, amen, Panie Jezu. Zwróć myśli serca, Panie, przez Ducha łaską swą, na lęk Twój i cierpienie zwróć na ofiarę Twą. Gdy Ciebie oskarżano i plwano Tobie w twarz, szydzono, biczowano, Tyś milczał, Panie nasz. I Bóg opuścił Ciebie, chciał przy nas bowiem stać, złożył śmierci siebie, by nam z niej wolność dać. Baranku, przyjmij chwałę, żeś niósł nasz ciężar win. Łaskawość okazałeś i swej miłości czyn. Kornie wysławiamy, Panie, wielkiej Twej miłości cud, żeś z najgłębszej toni grzechu nas wyciągnął z mocą wiódł, według woli łaski Bożej postawiłeś przed Nim nas, królestwem i kapłanami, myśmy już po wieczny czas. Cześć i dzięki Ci, Wybawco, żeś tak grzechem dla nas się, że w cierpieniach wykonałeś ku czci Bożej dzieło swe. Miłość Jego wyjawiłeś i majestat w pełnej czci, że w ofierze się złożyłeś, bądź baranku usławion Ty. Wywyższony, Panie nasz, dziś niebianie sławią Ciebie, kiedyś Tobie wszyscy wraz tu się skłonią, tak jak w niebie. Od nas chod godzie nas wziąć, bo w śmierć za nas się złożyłeś i przez krew swą nas nabyłeś. Wieczne dzięki Tobie bądź. Czci najwyższej przedmiot sam, sławą jesteś uwielbiony.
wciąż będę z Tobą, Panie, i uwielbię Ciebie w głos, i uwielbię Ciebie w głos. Powzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Two jej grozi zło. Powzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Powzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Piękniś Ty, wdzięczniś Ty, kraju górny mój, ku Tobie rwie się serce me i tęsknych myśli rój, wszak nie jest świat ojczyzną mą, choć wabi życia mój. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Wznoszę wzrok, tęskny wzrok, do niebieskich swych, gdzie odkupionych wiele jest przez Zbawcy świętą krew. Tu częsty bój i skwarne dni zburzyły życia wdzięk. Wdzięk świata wciąż wyciska mi żałosny z piersi jęk. Wdzięk świata wciąż wyciska mi żałosny z piersi jęk. Wkrótce już skończy się doświadczenia czas, już wnet wejdziemy w górny dom, gdy stąd Pan weźmie nas. Nie chwycił jeszcze żaden słuch, nie dostrzegł ludzki wzrok, nie boją śmiertelnika duch, co swym zgotował Bóg. Lecz nam objawił Święty Duch, co swym zgotował Bóg. Cokolwiek mam, wszystko sam Bóg mi dał, gdyż dzieckiem Bożym jam się w Tobie stał. O Panie Jezu, jak cieszę się, że zbłąkanego szukałeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce woła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Daremny byłby żal mój i mę łzy, gdybyś grzesznego mnie nie zbawił Ty. Serce radośnie ku Tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś.
szedłem i sam przez ten świat, gdy promień łaski w moje serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie duń swą, odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wielbić Cię, Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce bała, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłuję. Zbawco, jakże mam wielbić Cię, Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce bała, wieczna Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Godzieneś Jezu, dziękczynień i chwał, żeś mi żywota drogę poznać dał. Na wieki wieków czcić będę Cię, gdy w dom ojcowski wprowadzisz mnie. Jezus, lekarz nad lekarze, wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doń i Ty. Kogo dłoń dotknęła Jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez Niego krok kierował swój za Nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju Ci i siły, wiary i nadziei brak. Ach, to grzechy osłabiły duszę Twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij Go do swego serca i czerp życie z Jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje Ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i Ty. Jego pieczy powierz śmiało, wszystko, o co troskę masz, ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi lekarz ten cierpienia Twe, wszystkie rany On zagoi, duszą siłę nową tchnie. Całe życie Twe odnowi, tylko w Nim ufanie złóż, kogo bowiem On uzdrowi.
ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Małe ptaszki mają swoje gniazda, lisy chroni w jamach ciemny bór. Dziki zwierz bezpiecznie mieszka w lasach i w dolinach i na szczytach gór. Dziki zwierz bezpiecznie mieszka w lasach i w dolinach i na szczytach gór. Jezus nie miał gdzie by głowę skłonił, bo własnego dachu nie miał on. Ten, co ziemię i niebiosa stworzył, nic własnością nie nazywał swą. Ten, co ziemię i niebiosa stworzył, nic własnością nie nazywał swą. Gdy u Ojca szukał pogrzebienia, na osobne miejsca chodził tam. Władca niebios i całego świata swej komórki nie posiadał sam. Władca niebios i całego świata swej komórki nie posiadał sam. Wielkie tłumy wciąż go otaczały, bez wytchnienia niósł on ulgę im. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn. Czemuż my tak często się żalimy, że niejasne drogi życia są? Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą. Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą. Duszo, słuchaj cudnej wieści, Jezus zmarł za ciebie tam. Wszelkie grzechy, twe boleści zaniósł na krzyż, przybił tam. Dla naszego przewinienia na śmierć podał go sam Bóg, by nas, synów potępienia, za swą własność przyjąć mógł. Wstąpił z nieba, by nas zbawić z więzów grzechu świata ćmy i w wolności swej postawić. Pójdź do Niego, więc i ty. Pójdźże dziś, pójdź już dziś, bo czas łaski skończy się. Pójdźże dziś, pójdź już dziś, duszę Zbawca woła cię.
Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć, z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz, dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci, dzięki wznosimy Ci. Ojcze łaskawy, dziękuję Ci. On wybawić pragnie Ciebie z mocy grzechów Twych i wad. Tylko gdy Mu oddasz siebie, będziesz wolnym Ty i rad. Złóż na Niego swe starania, z całej duszy uwierz weń. On się do grzeszników skłania, spędza serc ich smutku cień. Stąpił z nieba, by nas zbawić, z więzów grzechu świata ćmy. I w wolności swej postawić, pójdź do Niego więc i Ty. Pójdź, że dziś, pójdź już dziś, bo czas łaski skończy się. Pójdź, że dziś, pójdź już dziś, duszo Zbawca woła Cię. Przed Tobą przebywamy dziś, by Tobie służyć, Boże. W Twym świetle się jawimy, byś kapłaństwo Twą cześć w darze. Mocny nasz Pan ku Twej czci sam w ofierze złożył Ciebie. Nam życie dał dział w niebie. Twój święty gniew uderzył tam za nasze zło czystego. Na swe oblicze upadł Pan, łzy roniąc za każdego. On podjął bój cel, widząc Twój okrutne, znosząc rany. Syn Boży, Pan nad Pany. Posłuszny był do krzyża mąk, przekleństwem uczyniony. W milczeniu znosił straszny sąd, Twym mieczem uderzony. Śmierć za swój lud iść musiał w grób, gdy z Tobą nas pojednał, koronę swą odebrał. Na tego patrząc ślemy cześć, co Twoją
Zabierzasz w górę władzę.
swą, wprowadzisz w radość wieczną ją dla chwały czynów Twoich. Dzień hańby zniewag, krzywdy bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twoją obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród nas przebywasz sam. Racz słowem swym kierować. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki snój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest, przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój, z Tobą połączony. Panie, Ty kierujesz sam, tutaj w każdym położeniu wiernie wiedziesz w pocieszeniu ręką, co ratunkiem nam. Panie, Ty kierujesz sam, Panie, Ty kierujesz sam. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Przez ciężki życia bój, przez trud i krzyż. Chodź mi wśród życia dróg, zagładą grozi wróg. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Już Twoi, Jezu, tutaj z Tobą zjednoczeni, tak Ty znów przypominasz swą pielgrzymkę nam, by hańbę nieśli Twą od świata oddzieleni, aż się w pełni objawisz nam. Aż się w pełni objawisz nam. Znoś w cichości, co nasz Ojciec z nieba śle. Błogosławić wciąż bez końca On nam chce. Wszystko w planach Twych zawodzi i bez przerwy coś Ci szkodzi. On w miłości ćwiczy Cię ufność.
Jaśnie
wierze, w nim jest skryta nasza moc. Przez to słowo, co darujesz, nas ożywiasz i budujesz, aż sam przyjdziesz z niebios znów. Ty przemywasz nasze oczy, Twe przesłanie nas jednoczy w wiernej prawdzie Twoich słów. Spraw przez słowo coś w nas włożył, by duch owoc też pomnożył na ozdobę świętą w czci. Posilenia chciej udzielić, każde serce rozweselić, dzięki i chwała Jezu Ci. Słodkie to, że przyjdziesz, Panie, zabrzmi gromko trąby zew. Blask jutrzenki, serc czekanie, zmieni zaraz w dzięki śpiew. Duchy my wołamy, Jezu, przyjdź nasz Panie, miły sam. Być w Ojczyźnie chcemy razem, by baranka ujrzeć tam. Tu wiara i nadzieja wspiera nas w tym boju. Twe oko patrzy z góry, by wspomagać nas. Wytyczasz dla nas drogę, prowadzisz w pokoju. Już na dłuj żyjemy Twoją twarz. Już nad dłuj żyjemy Twoją twarz. To przez godzienyś Ty. Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć. Z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz. Dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci, dzięki wznosimy Ci, Ojcze łaskawy, dziękuję Ci. Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym i zmęczonym, odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążonych. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwający aż na wieki, dać go może Pan nad Pany. Panie, Tu stąpiłeś pojednać nas, do Ojca wróciłeś, tron zająłeś tam. Ku Bożej czci Twą własnością my wciąż nas tam w świątyni
świętych swych, za nich orędujesz, boś kapłanem ich. Oblicze Twe również zwraca się teraz na Twych wszystkich, którzy sławią Cię. Twa wierna miłość, ofiara Twa, pokój nam przyniosła w tym świecie zło. Powstań z tronu, Wybawco nasz, własność weź kupioną, co w nagrodę masz.